wzięłaś udział teraz w akcji promowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i to była taka dość prowokacyjna akcja tak naprawdę. Bo zaczęło się dość tajemniczo, nikt nie wiedział, o co chodzi, a dopiero później okazało się, że chodzi o Wielką Orkiestrę. I teraz pogadajmy trochę o tym projekcie. Nie, ja nie brałam udziału w prowokacji, ja brałam udział w spocie reklamowym, który zachęca do tego, żeby wykorzystać tak popularne dzisiaj social media do tego, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, którą chyba wszyscy lubią wspierać. Do tego myślę, że nie trzeba bardzo zachęcać. To jest bardziej taka akcja, żeby oprócz tego, że oczywiście namawiamy do tego bardzo gorąco, to żeby jeszcze skorzystać z innych możliwości oprócz takich, że wrzucamy po prostu pieniądze do puszek wolontariuszy. Bo z tą prowokacją między innymi chodziło mi na przykład o Dodę, która była... Tak, rozumiałam, o co ci chodziło, tylko tak jak wcześniej wspomniałam, ja w prowokacji udziału nie brałam, tylko w spocie promującym. A taki styl promowania, taki prowokacyjny, jak zrobiła Doda, uważasz, że to będzie skuteczne? Myślę, że zwróciło sporą uwagę, że Doda swoim pomysłem zwróciła dużą uwagę sporej publiczności, więc mam nadzieję, że to się przełoży właśnie na ilość osób, które będą klikać w SRC. Dzięki temu zbierzemy jak najwięcej kasy dla dzieciaków.